Cześć, witam się z wami w kolejnym odcinku podcastu KomiksoManiaka, czyli programu, w którym to wy decydujecie, jakie tematy mam omawiać. Od kilku dni na moim kanale nie było żadnego materiału. Po pierwsze miałem drobną awarię sprzętową i z internetem, ale najważniejsze jest to, o czym ludzie, którzy śledzą mojego fanpage'a wiedzą, że no, jest bardzo nieciekawa sytuacja w tak powiem, możliwościach nagrywania. Pisałem o tym na fanpage'u, ale powiem też tutaj, bo część z Was nie śledzi mojego fanpage'a. Nie wiem czemu, powinniście to robić. Od jakichś trzech tygodni za ścianą wprowadzili mi się nowi sąsiedzi, którzy prawdopodobnie nigdy wcześniej nie mieli doświadczenia w życiu w bloku. I w momencie, kiedy jakiekolwiek odgłosy do nich dochodzą, tak jak teraz normalnie mówię, no to nie żartuję, autentycznie nawalają po prostu w ścianę pięścią tak głośno jak tylko się da. Ogólnie bardzo dziwni ludzie, jakakolwiek komunikacja z nimi jest prawie niemożliwa, jak starałem się pójść, to nikt mi nie otwierał i tak i to już się tak ciągnie dwa tygodnie, mniej więcej. Mam problemy z nagrywaniem. W wielu moich filmikach poprzednich widzieliście sporo cięć, na przykład, wynikających z tego, że musiałem trąbanie w ścianę wyciszyć, po prostu wyciąć i mówić od nowa. No, było to cholernie dekon dekoncentrujące. Yy, ciężko naprawdę skupić myśli i tak dalej. Nie wykluczone, że zaraz nawet to usłyszycie, ale już postanowiłem, że tak powiem, się z tym nie cackać i wejść na drogę prawną, yy, po prostu z policją i tak dalej, więc mam nadzieję, że. W najbliższych dniach no, lub tygodniach, bo to może chwilę zająć, kanał wróci zupełnie do normy, i będę mógł naprawdę tak jak chcę regularnie, przynajmniej kilka razy w tygodniu, nagrywać podcasty w miarę codziennie lub co drugi dzień przynajmniej, najrzadziej wrzucać materiały i tak dalej. Bo chcę to robić, mam możliwości, mam czas, żeby to robić, no ale warunki są jakie są, wiecie. Walenie w ścianę kontra, kontramówienie, więc tak takie krótkie rozjaśnienie, co tutaj ostatnio nie gra. I teraz tak, W poprzedni, parę, jakiś czas temu był konkurs, ogłosiłem zwycięzców. Są dwa komentarze, które już się do mnie zgłosili obaj, więc mam wasze adresy, ale oboje chcecie Deadpool'a. A mam do rozdania jednego Deadpool'a i jednego Spidermana, więc postanowiłem zrobić losowanie i dlatego tutaj w tym programie rzucę monetą. Niech pojawią się dwa komentarze. Ten ma orzeł, ten reszka. I uwaga, rzucam. Jest. Co mamy? Chyba mamy reszkę, ale jeszcze niech się tutaj dobrze wyostrzy. Będziecie mieć pewność. No, dalej. Działaj. Ho, ho, ho. Mam nadzieję, że się dla sekundę dosłownie wy, wyostrzy. E, no, w każdym razie jest reszka, czyli w komentarz, który wcześniej powiedziałem, że, e, że ma mieć reszkę, dostaje 1 pula. Drugi dostaje Spider-mana. Myślę, że tak będzie najuczciwiej. No dobra, mając to z głowy, przejdźmy do waszych pytań, które mi w już od jakiegoś czasu nadsyłaliście. Aha, no i oczywiście dla wszystkich, którzy są tutaj nowi, jak można się ze mną skontaktować, jak można mi wysłać Wasze pytania, Wasze tematy, które mam omówić w tym podcaście. Na dole macie mój adres e-mail. Dopiszcie do tego podcast komiksomaniaka, poczta komiksomaniaka, będę wiedział, że to jest bezpośrednio do tego programu. No oczywiście mogą być pytania dotyczące komiksów, mogą być pytania dotyczące filmów, seriali, bo te również omawiam na moim kanale. Jak najbardziej nie jestem pod tym względem wybredny. No dobra, przejdźmy do pierwszego pytania. Z góry chciałbym przeprosić przez całe zamieszanie, o którym wspomniałem na początku materiału, niestety zgubiłem imiona osób, których pytania wybrałem do tego odcinka, bardzo za to Was przepraszam. Od następnego odcinka obiecuję, że Wasze pytania będą znowu podpisane. Tutaj, ten jeden raz będziecie musieli mi wybaczyć. Pierwsze pytanie. Hej, Oskar, chciałbym Cię spytać o to, czy masz jakichś ulubionych reżyserów filmowych, którzy zdobyli Twoją sympatię na przykład swoim stylem artystycznym? Nie będę się tutaj skupiał na ogólnie świetnych reżyserach zasłużonych, takich jak Steven Spielberg czy ktoś taki, którzy robili już wszystko praktycznie w życiu i dalej robią. Ale odpowiem przede wszystkim na to pytanie ze stylem, bo tyle co Steven Spielberg robił właśnie masę filmów, to jednak on nie ma takiego według mnie charakterystycznego stylu jak nie jeden inny reżyser. Oczywiście jestem ogromnym fanem Quentina Tarantino, stąd takie komiksy, jak kaznodzieja Garstanisa, w ogóle styl Garstanisa bardzo przypada mi do gustu, bo widzę tutaj duże podobieństwo. Operowanie tym absurdem czy też eksploitacją przemocy i jeśli chodzi o Tarantino to wiem, że wiele osób uważa, że wiadomo, to co było kiedyś było lepsze i w ogóle, ale ja osobiście mimo tego, że uwielbiam pulp fiction, jasne, to jest dzieło swoich czasów i tak dalej, uważam, że Tarantino z czasem stał się nawet lepszy, bo Django a przede wszystkim Benkarty wojny, które on sam nazywa w ustami Brada Pita na końcu filmu jako swój masterpiece, absolutnie za takie uważam, więc styl Tarantino jest mi bardzo, bardzo bliski i nawet Hateful Eight, który uważam za dużo gorszy film i tak z jakąś tam przyjemnością mi się oglądało, bo rozpoznałem tutaj te niesamowite dialogi i często monologi, których Tarantino w swoich filmach używa. To niejako, niejako też Robert Rodriguez pod to pochodzi, chociaż on miał dużo więcej w top i gorszych filmów i mu się ta swojego wizja rozjeżdżała. Jeśli dalej chodzi o styl ten taki rozpoznawalny, artystyczny, o dziwo nie, nie, nie wymieniłbym tutaj Christophera Nolana, bo ja lubię jego filmy, nawet Interstellar lubię, ale nie jestem jednym z tych, którzy po prostu ubóstwiają wszystko, co Nolan zrobi. No, nie, nie trafia do mnie to w takim stopniu, ale, ale w miarę je lubię. Oczywiście Guillermo del Toro, jego styl, czy w Labiryncie Fauna, czy w Hellboyach jego, czy w Pacific Rim. No, jego niesamowite te podejście do. Z różnego rodzaju stworów, do tego świata pełnego magii, niepewności. On ma tak unikalny styl, jest tak rozpoznawalny, że jak ktoś to lubi, to natychmiast to rozpozna i się tym zachwyci. Także absolutnie on. Taika Waititi uważam ma naprawdę ciekawe podejście. Eagle vs Shark, co robimy w cieniach. Zawsze zapominam, jak się nazywa ten tytuł po polsku. No to o wampirach, Hunt for Wilder People, no i teraz czekam na Thora nowego, oczywiście właśnie z tego powodu, że, że Taika Waititi ma ten swój niesamowity styl. Edgar Wright na pewno z trylogią Cornetto czy Scottem Pilgrimem to. Też jest bardzo rozpoznawalne. Od razu widać, co robi Edgar Wright. Nie jestem aż takim fanem Baby Driver, jego najnowszego filmu. Podobał mi się uważam, że naprawdę dobry film, ale nie zachwycam się tak nim jak wiele osób. I tutaj powiem na końcu, bo tych reżyserów mógłbym wymieniać i wymieniać, którzy mają naprawdę taki unikalny styl, który, który do mnie trafia, chociaż wydaje mi się, że tych głównych wymieniłem, ale powiem tu coś bardzo kontrowersyjnego, mianowicie uważam, że aż do Batman i Superman Zack Snyder miał naprawdę ciekawy, artystyczny styl. Nie był on rewelacyjnym reżyserem, jeśli chodzi o prowadzenie fabuły. Dialogów, aktorów, ale jego styl wizualny uważam, że był bardzo unikalny, i naprawdę to się przyjemnie oglądało. I ja do Batman i Superman, gdzie absolutnie przesadził. I były tam te akcje, jak Batman stoi na dźwigu i po prostu mamy te wielkie chóry, które wiecie, pokazują, że tu wszystko jest tak epickie do posrania się. no Tego już nie byłem w stanie oglądać. Czy pierdyliard wybuchów dla wybuchów? no Według mnie tutaj przegieł kompletnie. Ale wcześniej, na przykład Jego 300, kiedy jeszcze kino nie było przesycone tym spowalnianym tempem w czasie walki, uważam, że to ładnie tam się komponowało. Jestem jednym z niewielu, a chyba może nawet jedyną osobą na świecie, która najpierw przeczytała komiks Watchmen, a potem i tak doceniła adaptację, którą zrobił Znak Snyder. Sucker Punch jest moim absolutnym guilty pleasure, w tym filmie nie ma praktycznie żadnej sensownej fabuły, w ogóle tam nic się nie klei. Ale y, ogląda się go uważam rewelacyjnie. O ile oczywiście zdystansuje się do całej głupoty tego filmu. Także ja uważam, że Zack Snyder, jako gość, który zajmuje się wizualną stroną, mógłby robić naprawdę. Kapitalne filmy. Gdyby ktoś inny zajął się prowadzeniem aktorów i postaci, to razem z nim mógłby zrobić naprawdę rewelacyjne duo. Więc tak jak mówię, Ja Snydera jestem w stanie docenić tak długo, jak, jak nie przesadza, jak to było w Batman v. Superman. Pytanie drugie. Czołem Oscar, czy wiesz, o co poszło między oddziałami telewizyjnym i kinowym Marvela, że wzajemnie się ignorują? Okej, okay, wielki rozłam pomiędzy filmową i serialową e, dywizją, ale właściwie. Filmową i całą resztą Marvela zaczął się, kiedy Ike Perlmutter, który nie jest już CEO Marvela, to jest bardzo ważne, wiele osób w ogóle zapomina o tym, że Ike Perlmutter już od dłuższego czasu nie, nie zarządza Marvel Entertainment. On był wcześniej jakby szefem wszystkiego, nad nim stał już tylko Bob Iger i Alan Horn, czyli szefowie Disneya. I pod nimi był właśnie Ike Perlmutter, który miał cały Marvel Entertainment, a pod nim byli Jeff Loeb, który jest szefem telewizyjnej części Marvela, i Kevin Feige, który jest szefem filmowej części, oczywiście jeszcze komiksowa, zabawkowa i tak dalej, ale nie, nie w to będę się teraz zagłębiał, bo nie, do, nie tego dotyczyło pytanie. I e, Kevin Feige, wiadomo, największa część, największe zyski są z filmów. Filmy przynoszą miliardy. Kevin Feige, który. Jest szefem strony filmowej, miał bardzo duże spory z Ike Perlmaterem. Ogólnie nie dogadywali się w kwestii kierunku filmu. Na przykład Iron Man 3 bardzo ucierpiał z tego powodu, że na przykład miała być kobieta złoczyńcą tam. Ostatecznie ona miała pociągać dla sznurki, że to pojawiła się tam postać żeńska, która szybko została usunięta, ponieważ Ike Perlmater stwierdził, że zabawki z Kobiecą, złoczyńcą nie będą się tak dobrze sprzedawały. Może i miał rację, ale wiecie, to nie jest powód, żeby wpływać na film. No i w każdym razie no, został zmieniony, tak? Pojawił się Aldrich Killian, jako, jako ten złoczyńca, którego grał Guy Pierce. I takich zmian było sporo. Civil War miało być w ogóle dużo, dużo tańszym filmem. Fagi w miał tego dosyć. I poszedł do, do góry, czyli właśnie do szefów, do. Boba Egerala na Horna, szefów Disneya i powiedział, że generalnie albo on będzie robił to tak jak uważa, albo on odchodzi jasno wiecie mało kto może zagrać taką kartą na takich szczeblach to są naprawdę niebezpieczne decyzje bardzo ryzykowne no ale jakby studio pod przewodnictwem Faijego do tej pory odniosło ogromne sukcesy no i sobie panowie z Disney'a tak wykalkulowali szybko że tracić takiego gościa jak Faij to nie byłby dobry pomysł i jako wyciągnęli go i teraz on zaczął odpowiadać już bezpośrednio przed nimi i Ike Perlmutter też jakby natomiast ze sobą nie musieli już w żaden sposób pracować tylko że Cała masa tych planów telewizyjnych poruszyła już dość Agents of S.H.I.E.L.D. i tak dalej. I te uniwersa miały być ze sobą mocno powiązane. I dlatego na przykład Inhumans, które miało być filmem, jak zobaczycie sobie te zapowiedzi, jak, ma, jak Kevin Feige wyszedł kiedyś i zapowiedział wszystkie filmy Marvela, to tam był film Inhumans. I on miał bezpośrednio wiązać się z serialem, no ale to było Feigiemu w ogóle nie na rękę. I nie dziwię się. Koordynowanie telewizją, gdzie są zupełnie inne... Plany działania, inne, inne grafiki aktorów, kiedy indziej to się kręci, z ogromnym uniwersum, które już musi się ze sobą łączyć, jest naprawdę trudne. Fagi nigdy nie chciał, żeby telewizja i yy, 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 filmy się łączyły ze sobą. Popatrzcie, w DC, według mnie, pomimo tego, że filmom nie idzie, to generalnie działa to tak naprawdę na korzyść yy, seriali i filmów, kiedy jedno drugiemu nie, nie krępuje rąk. I, i, mówię, porozumienie tego jest praktycznie nierealne. W Wojna, na Robią to w ten sposób, że wszystko jest ze sobą powiązane, ale wszystko rozgrywa się w innym czasie i wtedy wiecie, a poza tym galaktyka, jedna planeta, druga, to nie musi mieć na siebie większego wpływu w ogóle, więc jest to dużo łatwiejsze. Tutaj mamy nie tylko Ziemię, ale w większości Nowy Jork, także skoordynowanie tego jest właściwie nierealne. I tak jak mój Fagi, nie chciał nigdy tego robić. Permater chciał, bo miał nad tym wszystkim, no, zarządzał tym wszystkim. Kiedy tylko Fagi wyszedł spod Permatera, natychmiast. No, zrzucił ten niepotrzebny balast, jakim była telewizja i w tym momencie Agents of Shield przestali jakkolwiek zazębiać się, że tak powiem, z kinem i Humans wylecieli z grafiku, no bo zbyt łączyli się z Agents of Shield i tak dalej i tak dalej. I w tym momencie jakby to się, to się bardzo rozjechało. Teraz istotna sprawa, Matter w końcu przestał być szefem tego... ustąpił po prostu zbycia bycia CEO Marvel Entertainment i dalej telewizją zarządza Jeff Loeb, tylko tak jak wspomniałem, to nie jest powód, żeby nagle to się powiązało, ponieważ Feige nigdy tego nie chciał. Wszystko wskazuje na to, że Feige nigdy nie zamierzał łączyć telewizji i filmu, no ale zostało to te luźne powiązanie, które po, po paper materze jest, które według mnie bardzo szkodzi. Filmom może nie, ale telewizji bardzo szkodzi, bo oni bardzo muszą się trzymać różnych norm i no to, to, to jest tak naprawdę bez sensu, i też z tego powodu Inhuman zostało tak, a nie inaczej przyspieszone, i tak dalej. Cała masa różnego bazdu. Generalnie wolałbym, żeby serialowe zostało zaorane albo jakoś wytłumaczone, że to jest inna rzeczywistość, czy coś takiego, jak wszyscy zauważają. W pewnym momencie nagle, jakby to się rozjechało, i jakby ta rzeczywistość poszła tu, a ta tu, żeby z niej wywiało Avengers, czy coś takiego, no według mnie lepiej by było, gdyby po prostu w telewizji w ogóle wykreślono to, że Avengers istnieją i tak dalej, i to zniknęło, ponieważ po połączenia nigdy nie będzie i nie dałoby się go tak naprawdę zrobić, tak jak mówię. Hollywood działa w ten sposób, że i tak dogranie tej fazy Marvela, tych ilu tam 17 filmów, które oni mają ze sobą połączyć, to już jest naprawdę wyczyn, którego nigdy wcześniej nie było, A jeszcze podpinać pod to telewizję, kompletnie nierealne. Przynajmniej przy dzisiejszych możliwościach, kiedy e, czas produkcji jest naprawdę, naprawdę długi. Pytanie trzecie. Witaj, chciałbym powiedzieć, że bardzo podziwiam Twoją pracę, dobra robota, byle tak dalej. Dzięki wielkie. Moje pytanie jest takie, czy chciałbyś zobaczyć w MCU postać Richarda Ridera? Jeśli tak. Jak mogłaby ona według Ciebie wyglądać i kto mógłby ją zagrać? Pozdrawiam i życzę Ci wielu nowych widzów. Ogólnie nigdy nie lubię się bawić w castingi, bo ja mam takie podejście, że wygląd aktora nie ma aż tak dużego znaczenia. Można użyć charakteryzacji, można całą masę rzeczy zrobić, żeby a dany aktor pasował do roli. Zresztą, tak jak mówię, nawet kiedy nie będzie wyglądał odpowiednio, i tak cały czas może zupełnie w tej roli dobrze się sprawdzić. Więc castingów nie lubię. no Niech zagra go dobry aktor. To jest dla mnie zawsze jakby wyznacznik, i, i potem patrzę, czy ej, ten aktor jest świetnym aktorem, więc może zadziała, albo pewnie na castingu dał radę. Także mi na tym nigdy nie zależy. Dobra, są wyjątki, ale generalnie mi na tym nie zależy. Natomiast jak wprowadzić Richarda Radera do uniwersum? Uważam, że jest to bardzo ciekawa postać właśnie pasująca do, do uniwersum filmowego, ponieważ jakby tego jeszcze nigdy nie poruszono. Mieliśmy postacie, które startowały z miejsc potęgi. Tony Stark i Doctor Strange. Dwie postacie, które były bucowatymi, czy milionerami, czy ogólnie facetami sukcesu którzy musieli zostać trochę upokorzeni, to Thor tak samo, jeżeli nad tym się zastanowimy, tylko w innych realiach, i musieli zostać trochę upokorzeni, przytemperowani, żeby zobaczyli, czym tak naprawdę jest potęga i jak jej używać itd. i tak dalej. mieliśmy gości, którzy zaczęli tutaj musieli zostać trochę sprowadzeni do poziomu, żeby odkryć w sobie bohaterów. I mieliśmy też gości, którzy startowali z dna, czyli Steve Rogers, Herlawy, w ogóle nie nadający się do służby w wojsku, ant który dopiero co wyszedł z więzienia i nie ma kasy na alimenty, nawet żeby się z córką widzieć. I to są postacie, które z kolei dostały szansę w życiu, czy serum super żołnierza, czy wsparcie Henka Pyma, żeby dojść do tego miejsca i stać się bohaterami. Więc mieliśmy jakby jednych i drugich. Nie było natomiast nikogo, kto już zaczynał ze środka. Mieliśmy przesłanie, że możesz być super milionerem, ale musisz nabrać w sobie pokory, żeby móc być bohaterem, że nawet kiedy jesteś bardzo słaby, życie może jakby dać ci szansę i możesz pokazać swój wtedy charakter i przezwyciężyć to i być bohaterem. Ale nigdy nie było takiego przesłania, że nawet kiedy jesteś przeciętny, kiedy wydaje ci się, że jesteś kompletnie w niczym, nie jesteś dobry. A ile osób ma w życiu taki, taki, taki moment, w którym stwierdza, że oni tak naprawdę nie wiedzą, czego chcą. Nie, chcą, nie wiedzą, co robić w przyszłości, nie mają pojęcia, jakie są ich atuty, jakie są ich słabości, ogólnie czują się tak kompletnie szarawo przeciętni. I to jest po prostu świetna motywacja, że ktoś taki może cały czas znaleźć pewne powołanie, że, te, że to cały czas jakby nie jest koniec świata, że z tego cały czas może narodzić się pewnego rodzaju wielkość. I uważam, że właśnie pokazanie Richarda Ridera niekoniecznie już w szkole, bo mamy Spidermana, który też jest trochę, że tak powiem, dolnym bohaterem, ale pokazanie gościa, który jest w jakimś bardzo Średniego stopnia, jakimś, nie wiem, pracuje w biurze, jakimś się korpuszczurem czy jakimś takim bardzo, bardzo przeciętnym, z bardzo przeciętną pracą, z bardzo przeciętnymi osiągnięciami, z bardzo przeciętnymi zarobkami itd. I ktoś taki mógłby dostać właśnie moc od umierającego centuriona korpusu nowy, który został zniszczony właśnie przez, powiedzmy, Thanosa i nie wiem w jaki sposób mocno została tam obudzona przy eksperymentach z kamieniem, który tam trzymają, tym kamieniem mocy de facto. Można się w to tak, tak zabawić. Wydaje mi się, że tym bardziej, że James Gunn ostatnio parę razy wspominał o tym, że Richard Ryder jest rozważany, bo to jest naprawdę postać według mnie, z którą udałoby się zrobić coś nowego. Coś, coś te, takie przesłanie inspirujące, no bo bohaterowie w dużej mierze mają inspirować, którego, którego jeszcze kinowe uniwersum Marvela jeszcze nie ugryzło. Pytanie czwarte. Hej, Oscar. Mam pytanie z gatunków oczywistych, mianowicie chodzi mi o to, czy po obejrzeniu 7 sezonów The Walking Dead i w oczekiwaniu na 8 jest sens zabierania się za czytanie komiksu. Mam na myśli to, że widziałem już trochę tej historii w serialu i tym samym zaspoilerowałem sobie już komiks. Zdaję sobie sprawę, że są różnice między komiksem a serialem, no ale jednak trochę już wiem. Pozdrawiam i dzięki za to, co dla nas robisz, a ja dziękuję za bardzo miłe słowa absolutnie polecam Ci sięgnąć po komiks The Walking Dead właśnie z wiedzą serialową. Ja zacząłem go czytać dopiero jak byłem już na którymś tam sezonie, nie wiem, czwartym czy, czy piątym sezonie The Walking Dead i dopiero wtedy sięgnąłem i przeczytam właściwie całość. I Walking Dead czytało mi się dużo lepiej za jednym zamachem niż później, kiedy już dogoniłem i musiałem co tydzień czekać. W tej chwili jestem cholernie w plecy z Walking Dead. Czekam aż się znowu tam z 30 numerów czy ileś na zbierze i pewnie znowu je kiedyś usiądę i przeczytam za jednym zamachem, bo tak to się według mnie dużo lepiej czyta. I jeżeli tak jak ja lubisz alternatywnie, Światy, bo jak wychowałem się siłą rzeczy na Marvelu, a potem jeszcze do niego wróciłem. To motyw alternatywnych wersji wydarzeń no, mnie bardzo jakoś tam kręci. I mamy Ultimate Universe, mamy 1602, mamy całą masę tak zwanych what if, czyli co by było gdyby i tak dalej. Cała masa wersji wydarzeń w kinie jest inaczej, jakby inaczej bohaterowie dyskują swoje mocy, inaczej się poznają. W serialach, w animacjach, wszędzie jest inaczej. I mnie to osobiście bardzo no, ja lubię to, bo to pokazuje nam, że nasz bohater może być bohaterem bez względu na okoliczności albo właśnie inne okoliczności mogą spowodować, że w którymś miejscu coś poszło nie tak. Ogólnie jest to naprawdę fajne. I w The Walking Dead, właśnie, będziesz miał takie doświadczenie. Będziesz widział, jak pewne postacie nagle skręcają gdzieś indziej i stają się kimś innym albo nie skręcają i giną w innym miejscu albo generalnie będziesz miał wrażenie, że fabuła niby idzie tym samym tropem, ale po drodze cała masa rzeczy się zmienia i jest to na tyle organiczne, że rozumiesz dlaczego bohaterowie niby znajdują się w tym samym miejscu, ale są trochę inni, mają inne doświadczenia, mają inne relacje, trochę inne rzeczy się stały. I wydaje mi się, że to jest naprawdę, naprawdę ciekawe. Ja, ja nie jestem nigdy z tych ludzi, którzy mówią, że o, tylko materiał źródłowy jest jedyny słuszny, a reszta to gówno i tak dalej. Czy w odniesieniu do praktycznie niczego. Tak długo jak. Jedna i druga historia może opowiedzieć to, co chce powiedzieć sama. Szanuję jedno i drugie. Wydaje mi się, że w przypadku The Walking Dead też tak jest. Seriale nieraz się dłużyły, ale z drugiej strony w komiksach też było kilka rozwiązań, które mi osobiście nie podeszły. Także absolutnie nie zniechęcaj się tym, że znasz seriale, że wiesz, co się wydarzy, bo naprawdę nie wiesz i nie zdajesz sobie sprawy, który bohater, w którym momencie nagle może zginąć i masz taki. Kurde, co się stało? Przecież pamiętam, że on doszł do któregoś tam sezonu, albo z drugiej strony będziesz miał inną postać, która. Pamiętasz, że zginęła synkowo wcześniej, a tu nagle czytasz już 160 zeszyt, bo tam ileś tam ich wyszło, i postać dalej żyje, i o co chodzi, i ma relacje zresztą, więc a przez to jakby cały świat trochę wygląda inaczej, bo ta postać na niego oddziaływuje. Także ja osobiście uwielbiam takie doświadczenie i, i polecam jak najbardziej się z tym zapoznać. I ostatnie pytanie, cześć Oscar, czy mógłbyś mi wytłumaczyć, co się stało z Wildcats i Angelą? Należeli do Image, teraz widzę ich w DC i Marvelu. O co, Kaman? Wildcat zawsze było częścią Wild Storm. To z kolei było imprintem DC, na którym pieczęć to sprawował Jim Lee. Więc w każdej chwili, jeżeli tylko chcieli, mogli to połączyć, mogli używać tych postaci na zmianę. Generalnie to było osobno, ale jakby z góry, góra była taka sama i te postacie, tam bodajże Grifter w pewnym momencie gdzieś tam przesko, przeskakiwał do DC, potem to rozłączali, potem znowu w niektórych miejscach łączyli i tak dalej, ale jakby tutaj nie ma żadnego z tym problemu, tak samo jak Vertigo przecież przez długi czas funkcjonowało tylko i wyłącznie jako osobny imprint DC, znaczy dalej funkcjonuje, ale tam na przykład był Konstantin, który dzisiaj jest wielokrotnie kojarzony z współpracą z Batmanem i tak dalej, więc jeśli chodzi o imprinty danego wydawnictwa, to nie nie ma najmniejszego problemu, żeby te postacie w jakiś sposób przenikały, jeżeli góra stwierdzi, że akurat będą teraz pasowały w tym głównym uniwersum, czy coś w tym rodzaju. Natomiast jeśli chodzi o Angelę, sprawa wygląda zupełnie inaczej, ponieważ Angela była w Image. Image i no, konkretnie w Spawnie, tak? była częścią Spawna. Image samo w sobie powstało z założenia, że twórcy mają kontrolę i mają własność do rzeczy, które stworzyli. Dlatego, że wielu twórców irytowało to, że w Marvelu, kiedy wymyślali jakąś postać i opuszczali Marvela, prawa do tej postaci zostawały w Marvelu i teraz kto inny mógł przyjść i ją dalej pisać, a osoba, która tą postać stworzyła, jakby nic z tego nie miała, bo, bo, bo prawa zostawały w Marvelu. Więc założyli image, które miało polegać na czymś zupełnie innym i tam właśnie każdy, kto tworzył swoją postać, dalej zachował do niej prawa i mógł sobie odejść i ją zabrać. I w ten sposób nie, różne postacie mogły trafiać i trafiały, gdzie indziej no bo ktoś ze sobą szedł i zabierał je w inne miejsce. I z drugiej strony, jeżeli zabrałby je do Marvela, do czego zaraz przejdę, to ta postać zostałaby już w Marvelu, nawet jeżeli ta, ta osoba odpowiedzialna za tą postać z Marvela by odeszła, no bo niejako sprzedaje czy oddaje prawa właśnie tam. I tak właśnie było w przypadku Angeli. Za Spawna odpowiadał Todd McFarlane, ale postać Angeli wpisał tam Neil Gaiman. I teraz, kiedy Neil Gaiman odszedł do Marvela, Zabrał ze sobą Angelę. Oto były spory, oto były pozwy, ponieważ Tom McFarlane nie chciał oddać Angeli, bo mówił, że niby tak możesz ją ze sobą zabrać, niby, ale tak naprawdę ona była w sponie, a ja stworzyłem Spona, więc ona powinna być u mnie. Głównie chodziło mu o to, że on zarabiał kupę hajsu na zabawkach związanych ze Spawnem. Wiecie, Spawn w latach 90 był największym hitem, nic nie było tak edgy jak Spawn. I Todd McFarlane zarabiał kupę hajsu na zabawkach i w tym momencie bardzo nie uśmiechało mu się to, że teraz zabawki z Angelo już nie będą mogły być częścią, no, różne prawnicze sprawy. I przegrał. Przegrał proces, Neil Gaiman mógł zabrać ze sobą Angelę, bo ją stworzył, tak jak, tak powiem, na początku się umawiali. I w ten sposób Angela trafiła do Marvela, gdzie zrobili jej i nowy background, jako zaginiona córa Odyna i frigi czyli siostra Thora rodzona, która dawno, dawno temu została porwana przez anioły z dziesiątego królestwa, bo wiecie, było Asgardiańskich azgardia dziew dziewięć tych światów. Dodano, że było dziesiąte ukryte, którym były niebiosa. Zresztą będziecie mogli sobie o tym poczytać dokładnie w Thor and Loki Original Sin, które gdzieś tam zaraz w Polsce wychodzi. I generalnie idea była taka, żeby dodać właśnie Angele w pleściu, w cały ten i my uważam, że całkiem nieźle to wyszło, aczkolwiek Angela tak naprawdę nikogo nie interesuje na dłuższą metę. Próbowano ją do różnych serii, wciskać, próbowano dawać jej własną serię, to wszystko padało i ostatecznie ona gdzieś tam jest i tyle, ale, ale nic więcej. No ale hej, przenieśli ją, więc tak to działa i tak działa właśnie Image, tak działa Marvel. Także mam nadzieję, że odpowiedziałem na Twoje pytanie. To wszystkie tematy, które wybrałem na dzisiaj i ja przypominam, po raz kolejny możecie wysyłać do mnie propozycje swoich tematów. Mój mail jest w opisie. No i do następnego razu, cześć.